kiedy dysponujemy już jednowątkową wersją algorytmu, który wykonuje jakieś nasze obliczenia, a zwłaszcza kiedy wykonujemy te obliczenia w pętli, tak jak w przypadku mnożenia macierzy, jednym z najprostszych sposobów na zrównoleglenie obliczeń może być skorzystanie z biblioteki Task Parallel Library, która jest wbudowana w platformę .NET. Biblioteka ta daje nam pewne możliwości pisania kodu równoległego w bardzo prosty sposób, tak aby nie zmienić zanadto zachowania kodu, nie zmienić zanadto nawet wyglądu kodu, a uzyskać odpowiednie, czasami bardzo duże przyspieszenie. Spróbujmy więc napisać taką wersję mnożenia macierzy, która skorzysta z biblioteki TPL. Skopiuję kod, który już mnoży macierz. Jako że kod wynikowy będzie bardzo podobny, jedyną różnicą będzie to, że zamiast zwykłej pętli for, takiej jak mamy teraz, będziemy mogli skorzystać z pętli parallel for. Pętla parallel for przyjmuje kilka argumentów. Po pierwsze, wartość początkową, od której należy inkrementować licznik. Jako drugi parametr, wartość końcową, która nie będzie włączana do naszych obliczeń, czyli tak jak w tym wypadku mamy warunek i mniejsze od rows, tak tu możemy przekazać wartość 0 jako warunek początkowy, tak jak do tej pory, i rows jako warunek końcowy, jako licznik końcowy, ponieważ sama wartość rows nie będzie brana pod uwagę i parallel for będzie sprawdzało także coś w stylu i mniejsze od rows. Jako trzeci natomiast parametr podajemy akcję, którą chcemy wykonać dla każdego elementu w przetwarzanym zestawie liczb, czyli dla każdej wartości wiersza, dla każdego indeksu wiersza w naszej macierzy. Przyjmujemy indeks przetwarzanego elementu jako parametr. Starej pętli for możemy się już pozbyć. I zamknijmy pętlę for na końcu, zakończę ją średnikiem. W tym momencie parallel for wykona n operacji, dokładnie tyle operacji, ile mamy wierszy, równolegle. Co to oznacza? Oznacza to nie tyle, że jednocześnie zostanie uruchomione tyle tasków, albo że jednocześnie spróbujemy uruchomić tyle wątków nawet, co raczej task parallel library w taki sposób spróbuje podzielić dane tak, aby najefektywniej wykorzystać dostępne zasoby procesora, dostępne rdzenie procesora. Wróćmy teraz do programu i spróbujmy zmierzyć czas wykonywania obliczeń i porównać go z czasem podstawowym, z czasem przetwarzania jednowątkowego. Do naszej kolekcji słownika Processing Times pod kluczem Parallel Rows spróbujemy dopisać pomiar wykonania operacji mnożenia macierzy M1 przez macierz M2, tym razem wykorzystując algorytm równoległy. Aplikację uruchamiam w trybie release, tak aby kompilator jak najefektywniej mógł skompilować kod. Nie chcemy porównywać i uzyskiwać wyników zafałszowanych tym, że kompilator będzie ograniczony w tym, jakie optymalizacje może zastosować, bo pracujemy z kodem w trybie debug. Kod w trybie release zawsze albo prawie zawsze będzie kodem lepiej zoptymalizowanym i szybszym niż kod w trybie debug. Oznacza to też tyle, że mimo iż nasz kod równoległy może być szybszy, to kod
jednowątkowy, ciągle uzyska odpowiednie przyspieszenie, ciągle kompilator spróbuje go zoptymalizować. Uruchomię więc aplikację. Aplikacja właśnie wykonuje obliczenia. I okazuje się, że czas trwania obliczeń w wersji wielowątkowej zajął 0,4 sekundy, trochę ponad 0,4 sekundy. Natomiast przyspieszenie, jakie uzyskaliśmy, to 1,68, czyli 1,68 razy szybsze były obliczenia równoległe w stosunku do obliczeń jednowątkowych. Przypomnę, jak jest obliczane przyspieszenie. To jest czas bazowy podzielony przez czas wykonania obliczeń w testowanej właśnie implementacji. Czyli jeżeli czas bazowy jest większy niż czas wykonywania obliczeń, w naszym wypadku równoległych, przyspieszenie będzie większe od 1. Jeżeli czas bazowy byłby mniejszy, gdyby na przykład obliczenia jednowątkowe zajęły 1 sekundę, a wielowątkowe 2 sekundy, przyspieszenie miałoby wartość między 0 a 1.